To jesteśmy. Jesteśmy, cześć, dzień dobry, chociaż w zasadzie dzisiaj to nie ma się z czego śmiać. Znaczy, no na pewno nie na początku. No, witamy was ze środka czerwonej strefy. No i co? No, już no żyje, i nic, no. Żyje się dalej. Żyje się dalej. Czołóweczka. Czerwona strefa czerwoną strefą, kochani, ale nasz urząd miasta był lepszy. Wiedział wcześniej. Właśnie nie wiem, czy był lepszy, czy to akurat jest dobry przymiotnik, ale na pewno był szybszy. Szybszy był. No szybszy to lepszy. Nie? Nie zawsze. Nie, masz rację. Nie zawsze. Nie. Po prostu był szybszy i ograniczył się sam z siebie. Samo się ograniczył bardzo. Samo się ograniczył bardzo. Zamknął się był po prostu. Znaczy nie całkiem się zamknął. No całkiem chyba nie. No. Ograniczył się. Możesz się umawiać. Oni tam chyba w środku są. No są. Są. Są? Skąd wiesz, byłaś? Nie wiem, myślę, że są. Okej. Okay. Myślę, że są, na pewno, ale to, co na przykład mnie zainteresowało, to ta fala komentarzy, która się pojawiła pod tą informacją. To na Ostrudanius. Że się był zamknął, tak, na Ostrudanius. No, Ostrudanius w ogóle zrobiła piękne zdjęcie. Do postu. Moje ulubione, Jean-Luc Picard, no. Star Trek, to kurczę historia. Też najbardziej lubisz tę serię. Ależ no. Tak, więc tak, serdecznie pozdrawiamy. Jean-Luc Picard się załamał, Ostrudanius podała, że... Płyniemy z absurdalnym nurtem i posypały się komentarze. Wszystkich ich nie przytoczymy, ale kilka było naprawdę soczystych. Które ci się podobało najbardziej? Wiesz co, mi to się ten Markietak najbardziej podobał, ale nie wiem, czy nasz realizator właśnie ten ma w pierwszej kolejności. A zabronił nam patrzeć na monitor. Tak, nie możemy, słuchajcie, patrzeć na monitor, bo nam zabronił. Więc tak, mi się najbardziej ten o tym, żeby się urzędnicy do Markietów przenieśli. No tak, to znaczy ja trochę rozumiem ludzi, bo wiesz, w tych wszystkich miejscach, gdzie my się spotykamy, przecież urzędnicy potem wychodzą z urzędu i zazwyczaj w tych marketach jednak robią zakupy. Wiesz, dzieci chodzą do szkoły, do przedszkola, chleb, masełko i rzodkiewkę gdzieś trzeba kupić. Więc siłą rzeczy i tak się gdzieś tam poruszają w przestrzeni publicznej. I tak się wszyscy widzimy. Poza tym, ci wszyscy ludzie, którzy pracują w sklepach, aptekach, sklepach, w tych wszystkich miejscach, gdzie nas się naprawdę... W szkołach. Nauczyciele, gdzie nas naprawdę się przesypuje tłum. Przewijają się tabuny ludzi. No i oni tam są. Ale oni mają zwiększoną odporność dzięki temu. Ja nie jestem o tym przekonana, że w ten właśnie sposób wpływa praca w szkole lub w markecie. No ale oni tam są, po prostu robią to, co do nich należy. No tak jak my wszyscy powinniśmy robić. To, wyobraź sobie teraz, jakby tak sklepy się postanowiły jednak zamknąć. Znaczy my jesteśmy, możesz do nas zadzwonić. I za 3 dni otrzymasz zakupy. A wcześniej jeszcze będziesz sprawdzony przez pana ochroniarza. Tak, i tam też jeden z takich komentarzy, my go wprawdzie tutaj nie pokażemy, ale też mi się spodobał, właśnie przypomniało mi się, że możesz się też umówić telefonicznie na wizytę fryzjerską i telefonicznie zostaniesz obsłużona. Może zdalnie. Ekstra, super. Nie, no, bardzo mi się podoba. Ja się od bardzo dawna już zdalnie obcinam. Ja przechodzę na siwe. Także wiesz, spoko luz, nam to pasuje, ale zanim się nasz wspaniały urząd zdążył zamknąć, to zrobili fantastyczny krok. Mianowicie? No przecież wiesz, bo no gdzie byłaś ostatnio? A, okej. Okay, no nie mów, że zapomniałaś, to nie może być aż tak. Ale jeszcze mi Mapak jeszcze coś skomentował podobno przy tym zamykaniu się. Przy tym zamykaniu się, masz rację. No, to na Ostrudzie. Mam jeszcze jedną fajną plamszę, bo to było ciekawe. Ciekawe, czy to rzeczywiście Mabak się skomentował, czy znaczy, ktoś tak, się postrzył? Tak, Ostruda News tam wrzuciła taki obszerny bardzo informację, co jest zamknięte, co jest otwarte, gdzie można dzwonić, jak można wejść. I pod tym artykułem faktycznie jest bardzo ciekawy komentarz. Mhm. A komentarz jest podpisany jako pan, który jest... Prezesem Mabaku. A może zbieżność nazwisk tylko? No nie wiem, ale też się podpisał Mabak. A, okej. Okay. No. No dobra. I że to pracownicy są zakażeni. I że to jest krzywdzące. Nie, że to jest dla ochrony nas wszystkich. No tak, ale że pan poczuł się skrzywdzony. Znaczy, że to jest krzywdzące dla tych wszystkich tam takie... Znaczy, jeżeli ktoś jest zakażony, no to faktycznie bardzo nam przykro, ale wszyscy...
nie wiemy. Boję się coś powiedzieć, bo potem... Poza tym fajnie by było wydać jakieś oficjalne oświadczenie, a nie pisać w komentarzu? Oficjalne oświadczenie wydało miasto, moja droga. I wystarczy. I to już wystarczy. Okej. Okay, idzie okay. Jednolity przekaz. Żeby nie było chaosu komunikacyjnego. Jest ekstra, super. Miasto mówi i to wszędzie obowiązuje. Rozumiesz? No, nie. Ale to już... A to już twój problem. To już jest mój problem, że ja nie rozumiem. Dobra, jedziemy dalej. Natomiast rzeczywiście, słuchajcie, to taka ciekawa sytuacja. Opowiem wam troszeczkę, jak to było. 6 października stawiłam się, tak jak wezwanie mówiło, na komisariat Policji Powiatowej w Ostródzie. Oczywiście w Moserce, jako jedna z wielu radnych. Za chwilę wchodzi tam następny radny kolega, potem koleżanka radna, potem przychodzi przewodniczący rady. Zaczęliśmy tak się zastanawiać, czy za chwilę nie będziemy mieć na komisariacie kworum. No bo trzeba powiedzieć, że wszyscy radni dostali wezwanie. Bo wszyscy radni dostaliśmy wezwania, tak. Wezwania dostaliśmy, a tu patrzę, dobra, jak zwykle nie wiem gdzie, już jestem. Dostaliśmy wezwanie, tak. Wezwanie, aby świadczyć o tym, jakoby na sesji 9 czerwca przed referendum była prowadzona agitacja wyborcza, referendalna kampania. No i oczywiście posypały się komentarze, bo najpierw ty wrzuciłaś post. Znaczy tak, ja w ogóle staram się na fali jakichś tam emocji i takiego nerwu, tak, jednak nie komentować za dużo, staram się tam nie udzielać za bardzo na Facebooku, bo to też nie jest miejsce specjalnie do dyskusji, ale rzeczywiście sytuacja była trochę śmieszna, a trochę w zasadzie nieśmieszna, no ale wrzuciłam i rzeczywiście komentarzy się dużo posypało. Posypały się komentarze, mamy coś z tego, co tam wrzuciłaś? Nie. Chyba nie zdążyłam wyciąć. Dobra, ale mamy komentarze i informacje z naszych lokalnych mediów. Owszem. A, tak, tak, no. to jest to, bardzo dobrze, Pawełku. Właśnie o to chodziło. Znaczy, słuchajcie, bo cała sprawa dotyczy tego tak naprawdę, że my właśnie mówiliśmy, jakoby była prowadzona ta kampania referendalna, to nawet Jacek Piech na Ostróda Online wrzucił te wszystkie artykuły. Rozpisał się o tym, tak, dość dokładnie, z jakiegoż to powodu zostaliście tam zawezwani. Mhm. No nie wiem, chyba loterię fantową robiliście. No tak, tak. I tam właśnie jest taki zapis, że nie wolno między innymi organizować też loterii fantowych, gdzie kolega Krzysiek Krzyżaniak się tak ładnie to skomentował, że to... Nie pamięta. Że loterii fantowej to on nie pamięta, żeby była. No przegapił. To już całkiem złośliwie. A tak swoją drogą, no to chyba zasadniczy powód i takie przestępstwo największe to jest urażona duma, tak? Jego? Znaczy ja to myślę, że tak, to jest ciężki uszczerbek na ego i to jest bardzo poważne. Ciężki uszczerbek na ego, a jeszcze na męskim ego. No nie, to już jest bardzo karane. Niedobrze. To jest słabo, to widzę, wiesz, czarno, naprawdę. Takie przestępstwo. Co ja mogę? No mnie to jedna sprawa tylko tak zastanawia, bo może to jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o sytuację w mieście. Nie wiem, patrzę na ciebie, patrzę na kamerę, mówię do was, ludzie. Jakobyśmy nie mieli ważniejszych spraw w mieście, naprawdę, tylko chodzić na policję i zeznawać w sprawie urażonej dumy. Znaczy ja to zostawię w ogóle bez komentarza, wiesz? Znaczy komentarzy było dużo. Komentarzy było dużo, a możemy to zostawić bez komentarza. I następna rzecz, którą zdążył jeszcze urząd zrobić, zanim się był zamknął. Zanim się ograniczył, nie mów, że się zamknął, on się nie zamknął całkiem, on się samo ograniczył. Dobrze. Samo ograniczenie się więc urzędu. Zanim urząd nam się samo ograniczył. To zdążył jeszcze wydrukować i powiesić banery. Powiesić banery, tak. I to też jest znowu śmieszna sprawa, która jest trochę śmieszna, ale trochę znaczy, nieśmieszna. No w ogóle nie jest śmieszna, ale jednak to jest bardzo zabawne. Przysłał nam te banery... Ja wiem, że ty. Wstyd. Wojtek, nie dzwoń do mnie, mam live'a. Widocznie nie ogląda. Te banery nam przysłał nasz wolontariusz w ogóle, jak tylko zawisły. A one zawisły zaraz po konferencji. A one zawisły zaraz chyba. Jakoś tak niedługo po tej konferencji słynnej. Tak, i ja polecam serdecznie sobie zobaczyć komentarze pod tym postem na mieście, ponieważ ten pomost zostanie wyremontowany. Nie może, nieprawdopodobnie, nie być może. Zostanie. Już. Nie wiem, co wy na to, drodzy radni.
Nie, no, pan burmistrz jest osobą stanowczą, zdecydowaną, podejmuje szybkie decyzje, aczkolwiek nieprzemyślane, to na pewno. Co ja ci mogę powiedzieć? No, wszystkie pomosty, te, które mają zostać wyremontowane, zostały obwieszone. I zostaną wyremontowane. I zostaną wyremontowane, tylko najlepsze jest to, że tych pieniędzy pan burmistrz na razie nie może wydać bez zgody rady, więc... Ale zostaną. A to zobaczymy. Znaczy, znowu dyskusja. Na pewno są ważniejsze sprawy do załatwienia w mieście niż remont banerów. I to się pojawiło w komentarzach. Tak, komentarze są fajne. To prawda. No, w przyszłym tygodniu, słuchajcie, będziemy mieć sondę, bo tak pozwoliliśmy sobie przelecieć z kamerą przez... I popytać trochę. Przez miasto i tak popytać. Oczywiście umówmy się, że sonda uliczna nie jest żadnym badaniem sondażowym. Reprezentatywnym. Tak, oczywiście. Jest to tylko takie... jakieś tam poglądowe przepytanie różnych mieszkańców Ostródy na temat tego, na co można by było wodać. Poglądowe przepytanie różnych mieszkańców Ostródy. Różnych mieszkańców i dużych, i małych, i młodszych, i starszych, i płci przeróżnej, na co można by było wydać 3 miliony w takim mieście jak Ostróda. Jest dużo pomysłów, oprócz pomostów. Ale rozumiem, że te banery miały być na zasadzie incepcji, żeby zaszczepić ludziom taki pomysł. Sprytnie. No już to, no sprytnie. Ależ, no, co za tak, konstrukcja intelektualna. Ja chytrze. To socjotechnika, bym powiedziała nawet. Wow. No. A tak a propos innych potrzeb, a wiesz, gdzie będzie skatepark w Ostródzie? Wiem, bo Wiktoria podpowiedziała, że skatepark w Ostródzie będzie tam, gdzie kino. Dziękujemy ci, Wiktorio. To też taka incepcja. To też taka incepcja. Gdzie będzie skatepark w Ostródzie? To tak a propos różnych innych... różnych innych ważnych rzeczy do wydania. To znaczy tak, skatepark, przypomnę po raz kolejny, że 31 lipca miało nastąpić rozstrzygnięcie konkursu z Ministerstwa Sportu i nawet nasz kolega Sebastian Radzimiński, który bardzo tutaj tak, który aktywnie... cały czas komentuje nas tutaj jako rzecz jasna, więc Sebastian, weź się przeloguj. W końcu. Tak, wracając, Sebastian bardzo pilnuje tego projektu skateparku i bardzo się sprawą przejął i otrzymał informację, że 31 lipca już na dniach zaraz będzie wiadomo. Dzisiaj nie powiedzieli, jest... którego roku. No nie. No nie, no faktycznie, a to nie, to przepraszam. Nie, mi się tak czekamy tylko, wiesz, na skatepark. Przy okazji tego postu Wiktorii, który choć... znaczy, on mnie ubawił, wiesz, bo nawet w czarnej godzinie trzeba zachować cięte poczucie humoru. Nie, mnie nie rozbawił. Ja wiem, ciebie, mi się zrobiło nie. Przykro. Znaczy, przyszedł mi się przykro, bo i tak trochę, wiesz, ale tak autentycznie już teraz ale mówię. Ale ja naprawdę. Wiem, nawet jak się uśmiechasz, to ja wiem, że mówisz. Zrobiło mi się smutno, bo czuję się w jakiś sposób odpowiedzialna, znaczy nie jestem odpowiedzialna za to, że tego skateparku nadal nie ma, ale w związku z tym, że ci młodzi ludzie też przecież do nas przychodzili, jeszcze jak byliśmy na dworcu. My pomagaliśmy im prowadzić taką kampanię i mówiliśmy głośno o tym, że to jest i potrzebne. I petycje pisali. I petycje. I też gdzieś tam próbowaliśmy ich wspierać w tych działaniach, a nic z tego specjalnie znaczy, nie wynikło. Ja się czuję jest mi przykro jak osoby dorosłej, bardzo, wiesz? No ja wiem, bo to było bardzo paskudne, że w czasie kampanii to wszyscy tych młodych ludzi z otwartymi ramionami, a po kampanii... Coś. Nie no, projekt już niby jest, już niby pieniądze, wniosek został złożony. A ciągnie się jak krew z nosa. Ciągnie się tak jak krew z nosa, skateparku nadal nie ma i jako przedstawicielce dorosłych jest po prostu trochę wstyd. Trochę głupio, trochę wstyd. No dlatego chciałam ci, wiesz, tak na pocieszenie przypomnieć, ile to wniosków złożyliście w zeszłym roku, różne komisje radnych do budżetu, że to tak nie tylko ten skatepark jest wałkowany, u ciebie jest wałkowana biblioteka, gdzie indziej są wałkowane, czy to oświetlenia ulic, czy jakieś nakładki i tak dalej. Boisko wielofunkcyjne przy SP5, bo tam faktycznie no nie ma boiska. Znaczy jest trawka, ale tak, żeby coś więcej te dzieciaki tam mogły robić na WF-ie, to do miasta raczej nie będą jeździć, bo to daleko, więc też jest to temat dosyć długo wałkowany. Ja podzielę się może taką refleksją, bo jak przygotowaliśmy na komisji wnioski do budżetu, to tak naprawdę to wystarczyłoby zrobić kopię i wklej z tego, co było w zeszłym roku. Wiem. Bo nie zostało wzięte pod uwagę. I znowu jest mi przykro. A dzisiaj miał być taki przegląd wesoły. Ale nie ze środka czerwonej strefy, z czego tu się śmiać? No, faktycznie. To a poza tym miasto złożyło kolejne wnioski.
Z naciskiem na, tak. Złożyło z naciskiem na tryb dokonany przypuszczający. Tak, to taki nowy tryb dokonany przypuszczający. No jak się nie odnosi sukcesów na innych polach, to można się pochwalić, chociaż tym, że się złożyło. Ale to znowu jest chytra socjotechnika, wiesz? Bo no, to bo jak... No tak. No bo jak rozgorzała dyskusja na temat tego, na co można jeszcze wydać te 3 miliony, no to nagle się okazało... Że ludzie by chcieli oświetlenie na przykład... Pierwszej dywizji by chcieli, żeby im zrobić. A tam to już w ogóle by chcieli, biedaki, no. No, dużo rzeczy by chcieli. I nagle się okazało, że to my jeszcze złożymy wnioski. Dostaniemy, ale... nie dostaniemy, ale dlatego złożyć tryb możemy. Dokonany, przypuszczający tryb. To jest taki nowy zupełnie tryb. Tak, że wniosek złożony, a czy pieniądze będą, to nie wiadomo. No, ale pokaz, poszedł przekaz, tak? Że przecież się działamy, staramy. Robimy. A się samo ograniczyliśmy, a mimo wszystko robimy. Okej. Okay. No dobra. Nie, no fajnie, to fajnie, bo to wiesz, bo to jest wszystko bardzo ważne, bo okazało się, że do nas tabunami Flixbusem przyjeżdżają turyści. Nie patrz tak na mnie. Nie patrz tak na mnie, ja też jeżdżę Flixbusem, bo mi zabrali wszystkie pociągi do Warszawy. No właśnie, tak rozmawialiśmy, że te takie te statystyki Flixbusa dotyczące Ostródy to po prostu wynikają z tego, że nie mamy pociągów do Warszawy. Tak, ale wszyscy o tym jakby zapomnieli i uznali, że to jest taka fantastyczna, turystyczna... destynacja. A, teraz pojechałaś, kochana, aż dumna jestem z ciebie, że masz tak szeroki słownik. Wiesz, czyta się wieczorami. Czyta się, no i tamto, nie? Tak, więc serdecznie gratulujemy tych tabunów turystów przyjeżdżających tutaj do nas autobusem. Znaczy, ja bym dokonała takiej trochę, wiesz, pogłębionej analizy, zanim bym puściła informacje na temat tego, że my jesteśmy takim fantastycznym miejscem, które w tym roku wyjątkowo odwiedzimy kochana, tabuny turystów, wiesz? Znaczy, to jest tak, po pierwsze musisz poruszać się jakimś transportem publicznym. Musisz do tej Warszawy jeździć nie wielkim wypasionym samochodem, tylko właśnie tymi nieszczęsnymi pociągami, które ci zabrali. I teraz musisz się albo dojechać do Olsztynka, do Olsztyna lub do Iławy, wszędzie się musisz przesiadać, czekać i tak dalej. I musisz o tym wiedzieć. Znaczy, jak się nie poruszasz tak, to ci to do głowy nie przyjdzie. A naprawdę całkiem spora liczba ludzi pociągami, zwłaszcza tymi takimi porannymi, gdzie dało się do Warszawy dojechać, pozałatwiać sobie różne sprawy i jeszcze wrócić. Boże, jaki to był luksus. Mhm. One były w takich przystępnych godzinach, to prawda. No. I koniec. No. Nie ma. Został nam Flixbus. Jesteśmy turystami do własnego miasta. No. Można też nigdzie nie jeździć. Można siedzieć w domu po prostu i wtedy nie ma problemu. Że nie ma pociągu. Ja muszę to przemyśleć, wiesz. Ja trochę nie mam wyjścia, jak nigdzie nie jedziesz, to nie masz problemu, że na przykład nie ma pociągu. I co? I że tak nigdzie? Nie, i wtedy nie ma problemu, że nie ma czym dojechać, bo nie jedziesz, bo siedzisz w domu. Okej, okay, przemyślę to. Nie wiem, co to moje dziecko, ale przemyślę to. Umknęła nam jedna ważna informacja. Ach, tak, no i nasz realizator nam tutaj daje sygnały dymne już od co najmniej 10 minut. Wiecie, takie rozproszone jesteśmy, ale to z powodu czerwonej strefy, to też, to proszę nam, proszę nam to wybaczyć. Ale że czujesz, że już, tak? Masz już wszystkie objawy? Ja obawiam się, że tak jak pan minister Czarnek kolorowy. Bolała go głowa i stwierdził, że ma koronawirusa, to ja mam takiego koronawirusa od paru lat. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałaś, co to jest. Bo mnie permanentnie boli głowa, wtedy nie wiedziałam, co to jest, a teraz wiem. Dobra, słuchajcie, i ta ważna informacja to jest taka, bo to miało, ta plansza miała się pokazać przy okazji rozmowy na temat tego, że radni wylądowali na policji, bo to jakoś tak się wyjątkowo zbiegło, że tą sprawę odnośnie radnych, którzy podobno agitowali podczas sesji przed referendum, to prowadzi policja w Mrągowie, nie wiem, czy wiesz. No nasza nie może. No nie może, no wiadomo, no bo konflikt interesów i no wiadomo, tak za blisko są. Ale prawdopodobnie w tym samym czasie w Mrągowie znalazł się również pan burmistrz. No nieprawdopodobnie, gdyż został uwieczniony na zdjęciu. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie został uwieczniony na zdjęciu. Prawdopodobnie został uwieczniony na zdjęciu. I tak, był z wizytą gospodarczą, jak to powiedział.
I wtedy nam się, ale rozumiesz, nam się nie. Nie, rozumiem. Nie, to jeszcze, wiesz co. Ale to jest cięcie kosztów, to jest, wiesz co, to jest... Ja myślę, że to jest to jednak. Znaczy cięcie kosztów to jest też oszczędność, bo jedziemy dwie sprawy załatwić. Ale jak z wizytą gospodarczą? Znaczy on tak powiedział, z wizytą gospodarczą to kiedyś, wiesz, pierwszy sekretarz przyjeżdżał do obory w PGR-ze zobaczyć, czy tam wszystko. Ja się cały czas macam, przepraszam, bo ja się jednak czuję osłabiona. Ale ja cytuję tylko to, co usłyszałam. Okej. Okay. Nie, no myślałam, że mi wytłumaczysz. Nie, to ja nawet sama tego nie rozumiem, to co ja tu będę tłumaczyć, ja tylko przekazuję. W każdym razie dwie pieczenie zostały upieczone na jednym ogniu za jednym wyjazdem. I wizyta gospodarcza... I doniesienie na prokuraturę. I doniesienie na policję, na radnych. Nie, no to jest tak, to no... Znaczy, tak myślę, bo nie wiem, no, nie, tak, ja w tej chwili tylko przypuszczam oczywiście. Faktycznie to jest stawiam taki, wiesz, pytanie na końcu, żeby... Lean management, tak, oszczędzanie... Na kosztach różnych, tak, no. Ale stawiam znak zapytania na końcu. Nie wiem, czy tak było, żeby przypadkiem ktoś mnie znowu gdzieś nie zawezwał. O, Krzysiu Krzyżaniak nas ogląda i pyta się, a gdzie dworzec PKS? No jak to gdzie? Przecież go nie ma. Gdzie ma być? No właśnie skwitował, że deweloper go przytuli. Przykra sprawa. No. Czyli prawdopodobnie powstają nowe bloki. Znaczy z dwojga złego lepiej tu niż w Kajkowie. Przynajmniej w Ostródzie. Przynajmniej w Ostródzie. Szukajmy pozytywów. Szukajmy. Ale nie będzie dworca. Znaczy, no... No nic nie będzie niedługo, no. Będą bloki. Będą bloki. Tylko kto będzie chciał mieszkać w mieście, w którym... Znaczy... Znaczy ustaliliśmy, że nie jeździmy, nie ma problemu. A, nie. Jak nie będziemy jeździć nigdzie, to też nie będzie problemu, że nie ma dworca PKS, Krzysiek. Okej. No, a w czerwonej strefie mogą być otwarte kina na przykład. Co prawda tylko 25% miejsc może być zajęta, ale kina mogą otwarte być. I basen może i być otwarte. I akwaparki. Także nie, naprawdę, można nie wyjeżdżać. Spoko. No. I dworzec PKS niepotrzebny. Nie, trzeba patrzeć na jasną stronę życia. Dobra. To co nam jeszcze zostało? W związku z tym, że mamy czerwoną strefę, Paweł, czerwony. W związku z tym, że mamy czerwoną strefę, nie odbędzie się Kongres Kobiet na przykład, już został odwołany. No, a taka impreza się szykowała. Naprawdę, wiesz co, no ja to... Drugi Kongres Kobiet. Drugi Kongres Kobiet, który miał być na Zamku i miał być 17. I on miał bardzo ciekawy program. Bardzo ciekawe. Znaczy teraz jesteśmy wyjątkowo złośliwymi wiedźmami, czarownicami bardzo. Planować idealny ślub? Zaraz się pojawią komentarze, że jesteśmy po prostu zgorzkniałe, nieszczęśliwe, no. I nikt nas nie kocha. I mamy włosy nie pod mamy pachami, mężów, pod ja! I o niczym innym nie marzymy, jak zaplanować idealny ślub na przykład. Ewentualnie mama w pracy, dziecko w depresji. Znaczy myślę, że zaplanowanie idealnego ślubu to jest to bardzo, bardzo ważny problem wszystkich kobiet. Wszystkich. Nie wiem, nie wiem. Ja też nie wiem i z tego wydarzenia niestety też się nie dowiemy, bo tam była taka opcja wyłączonych komentarzy. Bo ja nawet chciałam tam coś napisać, no zobacz, no nie ma, no. Że nie można nic powiedzieć? No, wyłączone zostały opcje. Why? Nie wiem dlaczego, no ja bardzo chciałam coś tam napisać, bo jak to zobaczyłam, to zwłaszcza, że to tam mama w pracy, dziecko w depresji. I idealny ślub jeszcze do tego. Nie, no, to taki hat-trick. Znaczy ja myślę, że trzeba dla przeciwwagi zrobić jakiś, wiesz co, kongres czarownic. Nie, zlot czarownic. Jest parę fajnych czarownic w Ostródzie. Wszystkie nieszczęśliwe, bez obrączki, wszystkie, niekochane. Wszystkie tak, w pracy, w związku z tym ich dzieci są pogrążone w różnych tam problemach i depresjach. No, ja myślę, żeby się sporo znalazło. Czarownic. No, parę z nawet fajnych znam. No tak, a propos czarownic, to też ja na zakończenie chciałam tutaj taką właśnie małą przypominajkę z taką jedną rudą czarownicą wrzucić, że Facebook przypomniał, że 2 lata temu to my próbowaliśmy przejąć władzę w mieście. Tak, Facebook mi przypomniał, Facebook mi dziwne rzeczy czasami przypomina, ale w sumie ale to jest to piękne miło. Zdjęcie, wiesz, jeszcze miło. Byliśmy wtedy na dworcu, fajnie było. Było fajnie, to był piękny dzień, piękne słoneczko i przyszła ale... nasza gazetka wtedy. Przyszła tak, nasza gazetka, było... ale to też był fajny czas, bo to bardzo fajnie wspominamy się z wieloma fajnymi osobami, spotkaliśmy. Była też nas całkiem silna grupa osób, które osób chciały się... gdzieś tam w dalszym ciągu w naszych orbitach jest, więc to jest w ogóle fantastyczne. Znaczy to była przygoda życia. Tak. No było naprawdę fajnie.
jak sobie podsumowałam na przykład nasze wydatki na tą kampanię, a wydatki całej konkurencji, to myśmy po prostu rozbili system. Tak, bo my to zrobiliśmy zupełnie po kosztach. Fakt, że to wymagało dreptania od drzwi do drzwi. Każdemu naszemu wyborcy postawić piwo i wyszłoby na to samo. Tak. Wszystko zostało wydreptane. Wszystko zostało wychodzone, wydreptane, ciężko wypracowane i było naprawdę super. Do powtórki. Koniecznie. No już niedługo. I tutaj jeszcze był bardzo fajny komentarz. Jak wyjdziemy z tej czerwonej strefy. I na koniec był jeszcze fajny komentarz. Rozumiem, że to twojego znajomego, który taki, och, tak, tak czarno widzi tą swoją rzeczywistość. On widzi czarno. On jest z zupełnego południa Polski i został biedny radnym, trochę osamotnionym w tym swoim zmienianiu swojej miejscowości. Tak, napisał, ale Michał, nie poddawaj się. Michał, jestem z tobą. Tak jest. Ja cię doskonale rozumiem. Chociaż nie jestem jedyna. Jest ty nie jesteś więcej. Taka, tak. I chociaż Michał tak ma takie dni, gdzie myśli sobie, że nie chciałby być radnym, to ja sobie myślę, że ja bym nie chciała. Ja pomimo tego, że byś nie chciała? Że ja bym nie chciała nie chcieć. No. No, bo już się przestraszyłam. Nie, że ja bym nie chciała nie chcieć, że pomimo tego, że dzisiaj już dwa razy podczas przeglądu wesołego było mi smutno i przykro, to jednak mimo wszystko cieszę się, że jestem radną. Ale pomyśl sobie, że jeszcze nadejdzie ten wspaniały moment, gdy ten skatepark w Ostródzie będzie. Tam, gdzie kino. No. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Nie wiem, którą kamerę mam patrzeć, więc spuszczę wzrok. Trzymajcie się zdrowo.